Chodź. Chodź. Pożrij trochę, bo będziemy jechać. No, chodź trochę. Przewietrzyj się. Tu. Alfons! Alfons! Ludzie sobie siedzą smutno, a ja przynajmniej mam wesele z mamy tylko. Jeść wam dać, obrządzić, poprowadzić. A jak komu smutno, to chodźcie do mnie, u mnie będzie wesoło. Ludzie, patrzcie, ja jestem szczęśliwy, a wy... Nie wybiera nikogo. Synu pułku, były żołnierzu, uczestniku walki zbrojnej. Śpi sobie tutaj spokojnie. My też kiedyś wszyscy do ciebie przyjdziemy. Ale jeszcze raz musimy coś powiedzieć w życiu. Pożyć, załatwić dużo ważnych spraw. Potem się połączymy. Cześć, kolego. Chciałbym wszystkim uczestnikom pogrzebu podziękować za uczestnictwo w imieniu rodziny. I jeszcze mam jedną prośbę w imieniu Witka, żeby oddać mu cześć przez chwilę milczenia. Rozpłakała się dziewczyna płoch i podniosła swe oczy w szok. Na żołnierzki nas bardziej dziedziało. Jezu, dziewczyna, żalu, co serce rwie. Nie powo, dziewczyna ma, po partyzance nie jeżdżała.
Dobre, trzymajcie. Znowu rozbierają. Nie masz, majstrak. Niedawno budował, a teraz rozbierasz. Co widzisz, że tak idzie? Przechodzę, no. Co zrobisz? Rozbieraj. Pański dom. Panie Wadziu. Tak wracamy z pogrzebu, wie pan, bo kolega... Zabitek zmarł. Umarł mi. Witek, znałeś go pan? No znałem go. Proszę pana, to był mój przyjaciel od dziecka, od takiego żeśmy się znali. Z powodu no to męża Witka, skoro pani 40, to skończyście, kontrolujcie. Niech pani to był przyjacielem, dobrym był żołnierzem i tak dalej. Ja wie pani z całego serca, proszę panią, wszystkiego najlepszego. Życie pani, żeby pani, współczułam pani szczerze, no. Co zrobić? A no co? Świat postępowy. Jak się ma, Santyk? Cześć, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, powodzenia. Jak żyjecie? Patrzcie, jak nie widzę. A tak pomału, no może, kochany. Ojcu, masz taki wasz elegancki szalik, a ty chodzisz tak, panie, jakoś głupio. O. A ty dobry jest. Czekaj, no, ja tu cię trochę muszę ubrać, bo ty tak wyglądasz. Nie, nie, kur... do cholery, panie. Panie. Cisza, cisza. Elegancki strój, to musisz wyglądać, elegancki chłopak jesteś. Albo jesteś stary pajansiarz, albo w ogóle nie. Był pajansiarz, jest. Cicho. O, ja wiem, co komu pasuje, jak kogo ubrać. I komu to też brakuje, nie? O, no. Proszę bardzo. Tylko no, są suchoty w kieszeniach, no. Kieszeni? No jasne, no. Tyle towaru masz, no, pojedziesz... No dobrze, ale to tylko grosze płacą. Wszystko idzie dla państwa, na skarb państwa wszystko to idzie, no. No to bardzo dobrze z twojej strony. No, bo to państwo do tych huta no, potrzebuje. A my, my musimy to zasilać. Obowiązek państwowy mamy, tak no. Tak jest. Asiu, chłopak jest seniorski, dopiero po pogrzebie, a wyszło o interesach. Tak od razu, już? Słuchaj, to jest inna sprawa. Krótko. Dostajesz 1000 złotych. Od każdego metra sprzedanego mieszkania. No i to będzie legalnie? Legalnie. No pewnie. Nie ma żadnego tego sobie. Ale o co chodzi? Otwieramy biuro pośrednictwo za wymianę mieszkań. Kupna sprzedaży. Biuro. Tak, biuro. Normalne, biuro. Zwyczajne, legalne biuro. To nasz miły sąsiad. No, zawsześmy się trochę z nim stykali. Ale przede wszystkim dobrze, jak się wraca w ogóle z pogrzebu. Tylko tu się, ale nie powinieneś się pospolitować z tymi ludźmi, moim zdaniem. Kochanie, na razie chciałbym dać całusa poduszce. Zrób mi łóżko, bo się nie nadzwyczajnie czuję po tym wszystkim. Rzymianie widzieli, jaką pozycję do biesiady przyjąć. Smakuje? Wolałbym koniak. O, strasznie się cieszę, że wyjedziemy w końcu z tej Pragi. Kwiaty dla zmarłego. A teraz proszę, za duszę jego napijemy się, goście. Dobra, pani Kodracka. Dobry, a dzień dobry, można? Proszę gości, proszę. Nie wiem, tak. Proszę, to jakie goście. A jednak widzisz, tak jest. Starą ścieżeczką, bardzo mile ciebie widzimy. Tak. Ja mam inne sprawy. Patrz. Zastanów się. W moim sercu jest smutek. Coś takiego... Jakie ty masz sprawy, to ja wiem. Takie... Żaluzyjki, proszę państwa, robimy przeciwsłoneczne. Możemy sobie kontrakt na kolenia, na słonecznienie regulować. Ty możesz no sobie i co z tego na słoneczni zmysłować. No i masz z tego 300 zł dziennie, a tu masz szmalet ciężki. Leć, nie?
Dobry. Dobry, witamy. Skąd wam się tu zjawił, pan sierżanczy? Miał wam ciować? Dzień dobry panu. Pan też do pani Kondrackiej, bo my tak zawsze wie pan o tych śledztwach. Mam, teraz powiem. To pewnie może w sprawie tej przeprowadzki, bo to już niedługo. Wszystko się wyjaśni. Proszę pana, zawsze władza to jest władza. Pan no jak wszyscy zamilkli, no jak wesoło, to wesoło lub smutno, nie, bo mnie to smutno. Przyjdzie pan władza, to tak od razu. Panowie uprzejmy dowód. Nie ma, proszę pana, bo sobie wyrabiam. Jak to wyrabia pan? No wyrabiam sobie, no. A co pan jest niepełnoletni? Jak to niepełnoletni? No zgubiłem i wyrabiam. No proszę pana, ja się rozszedłem z żoną, wie pan to, tamto, wam to. No i wyrabiam, no. A za co, pan się rozszedł z żoną i dowód presowany zgubił? Kiedy pan ten dowód zgubił? 10 lat temu właściwie. Ile? Przepraszam, ale w czym okoliczność, proszę pana, jest? No właśnie, w czym okoliczność? Co z tym dowodem? Jak to z dowodem? No dowód to zgubiłem. To już pan mówił, no i co? No, no i zgubiłem. Proszę pana, czy nie można zgubić dowodu? No pływałem, pływałem. Ale 10 lat? No 10. I przez 10 lat nie doszedł pan nigdzie, żeby proszę wyrobić? Pana, ja próbowałem. No, chodziłem i tu, i tam. To znaczy gdzie radach. Tu i tam? No proszę pana, w różnych radach narodowych. Ale kto mnie chciał zameldować? No, to w różnych, no gdzie pan mieszka? Proszę pana, najpierw mi powiedzieli tak. Jak pan chce sobie dowód załatwić, to musi się pan zameldować. To niby kto miał mnie zameldować? A co pan nigdzie nie jest meldowany? Bo zostałem wymeldowany w niewiadomym kierunku. To, wiesz pan, ja też miałem kłopotów, proszę się chwilę, chwilę, załatwimy jeden kłopot. To jest mój kolega. Proszę pana, absolutnie jest nic winien w życiu, że jest zameldowany. Patrz pan, ja jestem też zameldowany. I jak potrzeba, mam dowody, mam wszystko. Proszę pana, po ulicach nie można chodzić, bo przechodzą przez więźnie. Proszę pana, pan zobaczy, jak mnie opisali, jak mnie właśnie władza opisała, proszę pana. I z dziennikarstwem, proszę. No, pan zobaczy, jak wygląda u mnie. Proszę pana, ja mam trzymać tą gazetę. Pan zobaczy. Ja panu przeczytam. Wczoraj na jezdnię przy ulicy Wiatracznej wszedł nietrzeźwy Bogusław P. Zmuszając zadjeżdżający autobus MZK do nagłego hamowania. Do wypadku nie doszło. Nie wiem, musiał interweniować pogotowie. Ponieważ przewróciła się jedna z pasażerek, 55-letnia. Ale jakaś tego, ja za co jestem więc. To proszę pana, jeśli ja bym był pijany na przykład. Ale za. Jak ja bym był pijany, to wtargnąłbym. A dziennikarz napisał, proszę pana, że... A ten Bogusław P. to jest pan? Oczywiście, że ja, proszę pana, dlatego to jest moja obrona, dlatego trzymam ten wycinek z gazety. Proszę chwileczkę, szefuniu, a ani nie siedziałem na komendzie, ani nie trzeźwy. Albo przecież nie o to chodzi w ogóle, tylko pan rozumie. Bo przecież to wszystko są porządni ludzie, wszystko no, pracujący, przecież... pan rozumie. Ja też mogę służyć panu dowodami, wie pan, dokumentami, przecież to nie o to chodzi. A pan ma dowód? A to, wie pan, tych nie zostawiłem, wie pan, bo ja też... A, też, 10 lat temu. Ja mam zaszczyt się dowiedzieć, czym okoliczność, proszę pana. Okoliczności wyjaśnimy później. To znaczy pan mnie to daje, tak? Oddaję ja do panu i za miesiąc pan mi się melduje z dowodem. Panie sierżancie. Bo jak się jeszcze raz spotkamy, ja panu powiem, gdzie woda była, tam woda będzie. Wie pan, to się źle skończy. To się źle skończy. Na pewno nie. To się źle skończy. Ja jest porządny człowiek, panie sierżancie. Bardzo porządny, ale na porządku. Przecież nie kradnie, nie poszukiwany. A pan? Pan do mnie? Tak. Mam. Można? Jedną sekundę. To pańskie hobby, zbieranie dowodów. Jeden, drugi, trzeci. Czymś się trzeba zajmować. Proszę. Kopę lat, panie Edziu. Przynajmniej. A nie, dowód zostanie u mnie. Dlaczego? Może pan pozwoli? Wyjaśnimy. Dlaczego? Ja też mam. Proszę bardzo. Ja też mam dowód osobisty. Co mamy wyjaśnić? To co mamy wyjaśnić? Jest wszystko wyjaśnione. Do pana nic nie mam. Do pana nic nie mam, proszę bardzo, porozmawiamy jak z tym panem. Zatem proszę bardzo. Proszę, proszę. Pan pierwszy, ja pierwszy. Proszę bardzo. Przepraszam. No panowie, bez wersalu. Proszę zostawić. Proszę bardzo. Panie, ale ja nie wiem, w czym okoliczność. Harmonia cicho na czwarty gra, daj na zanci, a nie zanci. Szacunkiem Bożym może wstąpić w me, na który bawimy się. Edward, stary lysiej, znów żeś się wywinął. Jak nam poszło? Dobrze? Frajer dzięty, co to? Jestem chłopak z Karolkowej!
Chodź pan z powrotowej po Warszawie się odradza, mi cieszenie kopsuchem, a tam zawsze sobie radę dam. Już w takim razie teraz i pójdę do sobie tym razem. Raz pełnego pecha miałem i na tak, jak się dostałem, żeby nie pomóc mej baby, dawno wyciągnął bym graby. Hop, siup! Chodzę sobie, nic nie robię i na wszystko gniżę sobie. Podoba ci się tam mieszkanie? Bardzo. Skarbie, chodź do mnie. Skarbuj. Pieszę cię, pieszę. Umiłuję. Śniegu dużo, jaki biały, jaki puszysty, jak dużo. Janeczko, chodź kochanie do domu, bo się zaziębisz. Chodź kochanie, chodź. To mnie po wojnie zostało. To moja przywileja, które osiągnąłem na froncie. Od Lenina do Berlina. Widzisz? Widzę. A to nie ma nic do rzeczy. Nie, ma coś do rzeczy. Masz wodę, pij wodę. No troszeczkę, podnieś głowę. Panie, masz pan 20 złotych za tacia bazur? No za tacia 20 złotych? No panie szanowny, co to? Żonaś mnie wyknie. Dzieci mnie wyrzekną się, teściowa mnie napieprzy. Dokładnie, co ja robię, ludzie, 20 złotych za takie abazu. Jak pragnę zamiast, to czapkę kupcie, jak pragnę. Kartofelki, plasterki, ogóreczek na mizerię i inne artykuły, proszę państwa, z zakresu warzyw, kaźzyn, owoców. Tu mamy ząbki, proszę państwa, naszynamy takie robki. Rzeczy dekoracyjne, w ten sposób bierzemy, wychodzą nam takie gwiazdki dekoracyjne. Do surówek, sałatek, marynat, proszę państwa, rybki, galereczki. A ten sąsiad tutaj? No ten, co stał z tymi ziołami, wiesz pan, ten na odciski, no na tego. A co się z nim stało? Nie wiadomo. Patrz pan, cholera, jak się te stare warszawiaki zabijają. To handel jakiś jest słaby. To widzę, że takie chrypkie pan ma się. To ile to? Ile to? Daj pan, ja pana zastąpię na chwilę. Przytnę głośniej. A pan to kupa pieniędzy przez 30 zł. Można na chwileczkę do pana? A za 20 jest przecież pan tego? Co? Proszę państwa, ogłaszamy na elegancką reklamę. Proszę uprzejmie, jak dobra żona przyciąga męża do domu, ziemia księżyc, ziemia niebo. Proszę uprzejmie, a my siatkujemy kartofle w ten sposób. Tylko siatkowicą proszę mężów nie siatkować. Proszę uprzejmie, każda jedna sztuka kosztuje u nas tylko 30 zł. Można sobie brodę ogolić nawet w najgorszym stanie ciążowym. U nas nie ma kantu i banieru. Kitu, proszę bardzo, jeszcze raz pokażę. Jeśli państwo uważają, kapustę przysiatkować, nie trzeba mężowi nóg myć już nawet, tylko normalnie ubije nogami i się siatkuje w ten sposób, od ostrza do ostrza. Proszę bardzo, każdy jeden egzemplarz kosztuje tylko jedne 30 zł. Nie trzeba tego ostrzyć. Proszę. Panie, może i ty? Ale panie, ja bym coś panu radził. Pan handluje się bardziej pan tutaj, a tak to bardzo robuński pan. Cześć, chwileczkę panowie. Halo panowie, my tutaj przedstawiciele prywatnych usług wnętrzarskich. Tak rany, nie róbcie tak dokładnie, dajcie i nam te parę złotych zarobić. Bo my te usługi wnętrzarskie robimy, o na przykład kolega, proszę bardzo. Okna. Panowie, widzicie, okienek nie róbcie tak dokładnie, specjalnie, od tego jest taka taśma. Okieneczka się proszę pana tak robi, wy tak za dokładnie tego nie róbcie, kolega, bo my sobie też zarobić troszkę. No. Proszę bardzo, tak to będzie wyglądało. A tu kolega drugi reklamuje, proszę. Zatrzaski, zamiast śrub, nie wkręcajcie tych sił dobrze, żeby one były tam takie chwiejne. A my nie dajcie nam zarobić, a to na tym polega, że tą taśmę, proszę panów, profilujemy i obijamy okienko dookoła. A wy za dobrze to robicie i pozbawiacie nas chleba. Więc uważajcie, jak wy to macie robić. Za co to tak? Szybciutko i tego taka, po co to taka robota dokładna jest? Nie możecie tego trochę sknocić. Żeby one się trochę bujały, a my potem założymy taki zameczek, tak jest otwarte, tak jest zamknięte i spokój. To jest kolega z firmy portretowo-firmowo
obradowej. O, i on taki na szafty wyrabia. Przyjdźcie do mnie po kwiaty, paprocie, asparagusy, plimozusy, palmy, areokalie. Trzeba sobie coś artystycznego powiesić, prawda? Czy taki lansawcik, czy taki, bo przecież też będziecie to kiedyś mieli i będziecie sobie musieli ustroić, panowie. Musicie mieć piękne mieszkania. Ja jestem przedstawiciel kwiaciarni. Proszę, to polecamy nasze usługi. Idziemy, koledzy, na razie. Nie przeszkadzajmy w robocie. Nie dadzą zarobić, morgi sprzedali, zarobić nie dadzą. Warszawiakowi. Dawaj. Pomału. Dobra, nie. Do wszystkiego najlepszego, panowie. Do widzenia, panowie. Dojdziemy na pewno do porozumienia. My zarobimy i oni będą zadowoleni. Tak? Dzień dobry państwu, dzień dobry, witamy. Uszczelniamy drzwi oktometrową taśmą szwedzką. Nie musicie państwo już zaklejać błato ani trybuną ludu. Jest cieplutko, nie wieje. Chroni przed zaciekami wody deszczowej, prawda? Co on mówi? Te pieniążki na tym zarabiamy. Niech państwo nam wpłacą tylko zaliczki. Ale oczywiście. Ja tam porozmawiać z ludźmi, człowiek. No ja ci na czym wyśmale są. No gdzie? Czego? Do czego? Do kogo? Do kogo? Do kogo? Dobra, gdzie? Chodźcie, 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 chodźcie. Dobry prezes. Widzisz pan, panie prezesie, jakie negusy o przypłoty? Ty został Zbyszek tych golasów? Wpadnij do Brystolu, pogadamy! Rozumiem, więc pan uważa, że pan mi nie może pomóc w sprawie rozwoju. Może mnie pan skierować, ale żebym może dostała zezwolenie na rozbicie namiotu albo zagrodzenie pod jakimś mostem. Ja mieszkam i pracuję w Warszawie. Pracuję w budownictwie lat 30. I też czekam na mieszkanie, ale budynek jeszcze jest niegotowy. W robotach wykończeniowych stoi martwy. I też mam ciężką sytuację, bo mam w jednym pokoiku chorego człowieka po dwóch zawałach. Sama też wieńcówką jestem, czekam cierpliwie. Ale wie pani, pani przybyła do Warszawy prawdopodobnie niedawno. Nie, ja się urodziłam w Warszawie, tak. Proszę pani. Skąd przybył mąż? Mąż z Tomaszowa Mazowieckiego. Z Tomaszowa, tak? I tutaj pani, wychodząc za mąż, zameldowała męża. Nie, mąż nie jest meldowany. Nie jest meldowany. Nie, bo jest zagęszczenie, tak. I nie chce zameldować. A w Tomaszowie Mazowieckim nie mogliście załatwić spraw jakichś mieszkaniowych? A ja nie rozumiem pani. Dlaczego mi pani proponuje, żebym ja przeszła do Tomaszowa Mazowieckiego? A dlaczego chcę teraz zadać pytanie? Koniecznie na Warszawę wszyscy chcą mieszkać nie, w Warszawie. Proszę pani, ja się urodziłam w Warszawie, ja nie zrezygnuję z Warszawy, bo dlatego, że ja się tu urodziłam. No, ale trudno, żebym pani, ja poszła. A może jeszcze na jedno pytanie odpowie pani. Dlaczego aż żeście tak zagęścili, że 18 osób jest na 48 metrach. No zdaje się, że tam kilka rodzin jest zagęszczone. To jest jedna rodzina, to są moich rodziców dzieci, bo moja mama miała 5 dzieci i ostatecznie te dzieci miały prawo pozakładać rodziny. No niech pan przyjedzie, ja pani tylko kiedy się rozkłada spanie, kiedy się wszystko zaczyna, wtedy kolacja, spanie dla dzieci i w ogóle coś. Proszę pani, ja pani w tej chwili udzielam tylko informacji ogólnych, nie konkretnych, dlatego że pani, ja z panią praktycznie nie powinienem w ogóle rozmawiać. To znaczy się, jakie mam szanse? My nie powiemy pani, jakie pani ma szanse, dlatego że jak pani przed tym już mówiłem, że otrzymaliśmy przez 3 lata 9 mieszkań. Przez 3 lata na zakład, który liczy 1600 osób. Więc my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w ogóle nikt w kombinacie nie jest w stanie powiedzieć, kiedy pani mieszkanie otrzyma. Może pani ciekawie rozbierze, bo tu jest dość ciepło. Więc ja niestety, ale może jeszcze raz poproszę komisję. Panie, lista ta jest święta, że tak powiem. To są podpisy, to są dokumenty, proszę pani. My we dwóch nie możemy tej listy zmienić, proszę pani. Może listę ten zmienić, który wszyscy musieliby ją zmienić, proszę pani. A wtedy to w ogóle to jest, nie jest możliwe. Ale mąż pracuje 10 lat? Są pracownicy 68, proszę pani, 65, 63. No widzi pani, to wszystko są pracownicy starzy. Jakie robisz?
widzicie. Za te parę groszy resztki starej Warszawy rozbierać. A mnie obchodzi, czy to stare, czy to nowe, mnie za to płacą i koniec, ja rozbieram. A ja, no co, nie wolno? A ty wiesz, co to było, co to stało? Była historia, pan. To, historia. Ty ślopek patrz, w dowodzie, a nie syrenkę! Po coś kołku tu przyjechał? Zobacz, słoma z butów ci włazi, wypieprzaj z tej Warszawy na rolę! Po coś tu przyjechał? Tego to nie zrobię. Do pani dziedziczki tam pójdziesz i tam się załatwi, tam możesz się przespać. A u mnie to nie, bo ja... U mnie w domu krzywek ludzki. Wiesz pan, teraz jest taka sprawa. Nie, no chodź tu, bo przez te... Ona tam nie słyszy, bo jest w kuchni. No to zrobię twoje. Wypiłeś, to ja to nie będę rozlewa, bo szkoda. No i słusznie, to dobrze. Dobra, ze spirytusu taka. Na rozgrzewkę. Jedz! Pani Nowak, a to? Pan używasz? Słowa ja na to patrzeć nie mogę. Dla mnie lekarstwo to jest o! Boże, jedyny odpad, chowaj mnie. Byś pan żył 100 lat, tylko bez tych rzeczy. 100 nie będę żył. Te chemikalia jakieś tam rozmaite, to nie ma sensu. Chłopie kochany, ja mam 72 lata i w życiu nie chorowałem. Co miałem, czym chata bogata, tym rada. Poczęstowałem cię, a teraz idź do pani dziedziczki i tam u pani dziedziczki się wyśpisz. Bo u mnie nie mogę, nie mogę, nie chcę, a tamto zaśpiewaj. Miałeś chamię copkę z pawich piór, wiód hulał po lesie, wicher copkę niesie. Ostał ci się jeno, ostał ci się jeno, sznur. Panu tu będzie wygodnie, to cześć, proszę bardzo, niech pan się śpi. Dobrze pani, tak się złożyło. Tyle lat tutaj. Marian, przynieś mi wodę. Wylej tą drugą. Zlepki wodę. Co tam słychać? No co? Tatuś przyszedł z pracy, a ty się nie cieszysz? Pić jej daj. Marudzisz, co? Daj jej pić, bo ja się piszę. Wiesz, jakie zbyty u nas w robocie dzisiaj były? Rozumiem, żeśmy wiesz, ten budynek rozbierali w Śródmieściu, taki stary. I jakiś facet przyszedł, rozumiesz, krzyczał, że mu Warszawę rozbieramy starą. No. Chce mi się płakać. Jak maszerują powstańcy Puławską ulicą i śpiewają pięknie. No Jezu, no już cicho, cicho. Kasia, gotujesz Marcinowi? No. No, to daj mi go. Uważaj, butelki nie zwalnij. Chodź, Marcin, kuchać. Ale po cichu, już. Trzymał się pieluszkę weźmie. O tak, chodź, położymy to dziecko. Ale już nie. Masz smoczka, masz. No wie pan, dawniej tutaj to nie było takich bloków, sami mieszkaliśmy. Pustki były, no była taka przestrzeń. No teraz to wie pan. Pobudowali coraz więcej domów, a my już tak zostaliśmy na takim skrawku tylko tej ziemi. Ale chyba śpi, zobacz, śpi. To niech se śpi. Tylko panie, halo. A ty już nigdy nie palił, nie zapalił tego. Panie podróżny, niech pan zamknie rano, jak pan będzie wychodził. Niech pan zamknie drzwi, żeby pawie nam nie uciekły. I niech se pan śpi. Dobranoc. Śpi pan.
Wzięło się, że... Chodźcie my po cichu, bo niech se śpi, to rano wstanie. Cztery pokoje z kuchnią, 1200 metrów, piętrowa, z garażem, ze wszystkim, ogród 1250 metrów, 5 minut od stacji. I chcę zamienić to na 3 pokoje w Warszawie. Albo kwaterunkowe, albo własnościowe, z dopłatą. Może pan zechce łaskawie na momencik do stolika i porozmawiamy o szczegółach. Proszę uprzejmie, niech pan sobie usiądzie wygodnie. Ile pan by za to chciał? Za pośrednictwo. Za pośrednictwo. Pracuje 10 tysięcy. Proszę pana, dostanie pan na pewno. Tą kwotę pan na pewno otrzyma, tylko szczegóły teraz załatwimy. Pan poda adres, telefon do tej pani i my się z panem skontaktujemy. Wie pan co, że nie wziąłem ze sobą tego. A to proszę pana, będziemy musieli się jeszcze spotkać. A jak z panem się skontaktować? Przecież pana Krzysztofa. Doskonale. Proszę pana, zresztą zna pan adres naszego biura. Bardzo prosimy, niech pan się jak najszybciej zgłosi z adresem. Nachodzą mnie takie myśli samobójcze, ja chcę iść do doktora, wie pan. Nie, to znaczy pan. Ty jak to samobójcze, dlaczego? No źle się czuję, no. Ale proszę pana, to dlatego może pan nie ma pieniędzy, jak dostanie pan 10 tysięcy od nas, to pan myśli samobójcze przejdą. Nie, a nie. Tak. Od razu życie zacznie być różowe, panie Stajski, niech pan się nie martwi, niech pan się do nas zgłosi z tym adresem. W tej chwili odwieziemy pana służbowym samochodem prezesa, gdzie pan sobie życzy. Tak. Krótko mówiąc, jak się da, to się zrobi. Do widzenia, panie Stajewski. Do widzenia. Czekamy na pana jutro. No, pięknie. Jedną sekundę. Sprawdzimy, zobaczymy. To za jakiś pierwnik stary. Tak. Tak. Niestety, takie życie. Tak to wygląda. No dobrze, ładnie. Pięknie. Między nami. Nie lubię wprawdzie tak szybciutko brać pieniędzy, ale to, co się weźmie, to jest nasze. Więc ja już mogę iść, prawda? Tak. Kiedy w ogóle mogę zgłosić się proszę do pana pani. W tej sprawie? W granicach tygodnia czasu. Tak? Półtora, góra, dwa tygodnie. Góra. Dziękuję bardzo. No. Do widzenia. Uszanowanie pani. Czekam na pani. Dziękuję. No, mamy z głowy tych klientów. Co za jakiś stary dziad, obrzydliwy. No czy ty słyszałeś, o czym ja z tym sklerotykiem rozmawiałem, jak on przynosił? A skąd on się wziął? Czy ty go ściągnąłeś tutaj? Nie. Bardzo cię proszę. Tak? Dzianek potrzebuje, a nie tam jakieś barachło, prosi, młody. To jest bogata kobieta, która ma winę. Wodynarze mi dawaj, prosi, mi dawaj mnie, prosi, to, co jest na dziane, a nie tam. Raz, dwa, trzy, hopla. Trzy, cztery, pięć, to jest twoje, tak? Resztę wiesz, tam należą ludzie. Bardzo cię proszę, nie sprawdzaj mnie. Schowaj to do kieszeni. Schowaj to. No jak to, przecież to jest tylko 2,5. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie mieszkania czy dobrze trafiłam? Do prezesa. Tak, tak, bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Ja przyszłam do pana w sprawie mieszkania. No, gdzie tylko było można, wszędzie. Zostałam odmownie załatwiona. Tak. W jaki sposób pani w ogóle trafiła tu? No, dowiedziałam się, że tutaj jest... Przypadek. Przypadek, tak. Jedna sekundka. Ten przypadek też mnie zdarzył. I Zuniu, bardzo cię proszę na sekundę. Pani trafiła do mnie przez przypadek. Niby w to sposób jaki? Przepraszam. No więc o to właśnie chodzi, no ale skoro... Ba! Nie, skoro pani jest, więc w takim razie porozmawiamy. Może pani usiądzie, przepraszam. No pani rozumie, jaka jest w tej chwili sytuacja mieszkaniowa, no tak? Oczywiście, oczywiście ja rozumiem, ale przecież wie pan, że te mieszkania jak stoją puste, to z tych mieszkań kto z nich korzysta w końcu? Same prostytutki i te Alfonsy. O, za dużo powiedziane. Ja na razie mogę tylko tyle. Pani pracuje. Ja teraz nie pracuję, ja jestem na bezpłatnym urlopie, pracuję. Mąż pracuje. Ile zarabia, można wiedzieć? No, niewiele. Niewiele pracuje, niewiele zarabia, to znaczy? W granicach? No, 4-5 tysięcy. 4-5 tysięcy, mało.
Proszę mają, teściowa. O, od nie, tego się zaczyna, bo Boże mój, no właśnie od tego się zaczyna. Papa ma hektary, papa ma ewentualnie oranżerię. Ja naprawdę bardzo panią przepraszam. Co ty wypraszasz? Pani wybaczy jedną sekundę. No co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Co ty tak? Co w ogóle? Jeszcze takie interesy wasze. Co się ten? Spaliłeś numer, człowieku. Co numer? Co jest ten numer? Ten cietarski twój ryju, ty w ogóle? Mam rozmowę. Lubiłeś sobie. Wygraliśmy, będziemy grali. Ty szmato! Nie wygłupiaj mnie tam. Chodź, nie wygłupiaj. Chodź. No, ty szmato! Dlaczego? No, bo ja cię w lecznym baranach zaprawię, ty... Ostatni raz, bo no. Już mowy nie ma. No chodź, tak, więc nie będzie. Raz, ja się nie, może do pani dać przytuleczę. Chodź, z panią widzę tego. Daj mu wina. O, psinka kochana. Wie pani, że już nie ma wina. Miki, tam. Kładź się tam. Za mojego Kuściocha się nie weź. Dobrze, ty, Kuściochu, ty. Drugi. Krzywdy się nie zrobi tam. Ty, Kuściochu, tam leż. Nie oddychaj. Taki cholera zdenerwowany. Dobrze, połóż. Widzisz, z czapeczkiem razem. No. Odejdź, a do Zbysia, bo ona się przytulić, do ciebie. Byle do rana. Co córku wolisz, chleb czy pana młodego? Chleb pana młodego, żeby pracował na niego. Jak to mam? Co mam tam? No macie oboje, nie? Pozwolicie, że ja wam złożę życzenia, obsypię was tym makiem. Ja też troszeczkę. Jeszcze mieli najwięcej szczęścia, tyle szczęścia, co tutaj posypało. A do ciebie jeszcze pani złoży życzenia. No, też się jeszcze tak specjalnie nie znamy, ale serdeczne gratulacje. Ja czekam na tobie jeszcze na winklu. Będzie, kochany! Bardzo się cieszę, się chyba ożeniłeś, bo gata, to jest, chciałem powiedzieć, z piękną kobietą, rozumiesz? Cieszę się! Cieszę! Bardzo się cieszę, rozumiesz? Uważaj, Benek! Wszystkiego najlepszego! Benek, stary Warszawia, wszystkiego najlepszego! A, moja mor... No. Trzeba na nowy pokój. No, proszę, kochana, wszystkiego najlepszego, ciebie! Padaj, na tej bramie czekamy! Tylko udawaj miesiączki. Benu, co to znaczy, czy ty właściwie się z nią nie ożeniłeś? Jak to jest? No wiecie. Chodź, wsiadamy, ja mam dosyć tego towarzystwa. Proszę bardzo. Wpadnij jutro do kwiaciarni i to wszystko ci wytłumaczę. Jednak musimy ten zabieg. Rozumiem. Ale to nie są argumenty dostateczne. W stosunku do tego, co chcecie państwo ryzykować, te argumenty nie są przekonywujące. Bo w tej chwili jest za późno o myśleniu o tym, czy to dziecko ma się narodzić, czy nie, jeżeli to jest ciąża w tej chwili rozwijająca się. Bo przecież mieszkanie to samo było rok temu, czy dwa lata temu i to samo jest i dzisiaj. No i w tych warunkach żyje dużo małżeństw. Jeżeli mieć dzieci, to teraz chyba, kiedy jesteście młodzi. Niestety nie możemy się zdecydować, żeby dziecko przyszło na świat. No trudno, to ja w takim razie niewiele więcej mogę państwu tutaj poradzić. Także pan doktor się decyduje, że nie może mi pan pomóc, prawda?
Mogę pani pomóc, żeby pani to dziecko urodziła? No oczywiście, proszę pani, tylko chciałbym wiedzieć, czy nie będzie jakichś tam przeciwwskazań typu zdrowotnego. To będziemy musieli panią zbadać i no i musimy jakiś termin ustalić. No oczywiście, dobrze. Proszę pani, czy pani odpowiada w przyszły czwartek? Tak, tak. Ja tutaj pani napiszę mój adres, dobrze, domowy. Dobrze. I pani się do mnie zgłosi w przyszły czwartek o godzinie 19. Dobrze? Dla kogo teraz ten mianek kręcisz? No, dla Mietka, partyzanta. Rany boskie, to on się przekręcił? To on się przekręcił, wyprostował się, proszę ciebie. No wiesz, on partyzant był pierwszy armii Wojska Polskiego, proszę ciebie. I na Wale Pomorskim stracił oko, wiesz tego, no przeżył dole, niedole. I zaraz, bracie, wyprostował się. Niedawno Witek, teraz znowu partyzant. Kryśka go zajeździła. Widzi pan, panie doktorze, ja już mam jedno dziecko, niedawno rodziłam i no, warunki mieszkaniowe mam takie, wie pan, nie na przyjęcie drugiego dziecka i ta ciąża jest tak trochę nie w porę, także... Proszę pani, jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, to mnie ta sprawa pani nie interesuje. Mnie interesuje tylko pani decyzja. Ale to numer powstał. Przecież ona się chciała wrzenić, żeby meldunek mieć w Warszawie. Ty to powiem, to oszustwo matrymonialne. Ja tak coś... No tak, przecież ona mnie tak wyswatała. Przecież to numer zrobiła, dali mnie parę złotych, bo ja mam goły. Ja się z nią już rozwiodłem. Ona podała rozwód sama do sądu, proszę ciebie. Ale to ja szczęśliwy człowiek jestem, bo to była bryła łoju, proszę cię. Bryła łoju, co to za kobieta była. Z tego jestem szczęśliwy. Benek, ja wiem, że ty mnie lubisz. Ten cię nie lubiał, ten cię nie przyjął. Ale tak kiedy ten cię w kimę tu nie przyjął. Ten cię nie lubiał. Ponieważ się lubię, to kimaj, no bo gdzie będziesz kimał? No wyprostuj się. Ale pani sobie wyobraża, nam już zmarło jedno dziecko. No, ale chyba nie powie pan, że przez mieszkanie. A współlokatorka, proszę pani, mieszka niżej, zajmuje tylko 24 metry kwadratowe na same lalki. Hobbystka, proszę pani. I już dostała mieszkanie. No musicie niestety od ten okres odczekać. Jak już się do Wilowej Dzielnicy się przeniósł, to za krótkie rączki pana dzielnicowego. Już teraz. Nie? A no tak by wynikało. Zwierzymy. Wilowa Dzielniczka. Zwierzymy. Mercedesy przed sznurem stoją. Wołgi służbowe. Za króciutko u niego, coś. U niego. A tu za króciutko trzeba było jeszcze tak może wężyk jakiś, żeby tak gdzieś do niego dobrać. I tak myślę. Pan to powiedzieć, tak? No tak myślę, panie dzielnicowy. A nie, kochany, ja coś pan powiem. Pan uważa, że do dzielnicy Wilowej jest inny dzielnicowy? Taki sam jak ja. Ale myślę, że go tam nie wpuszczą, panie dzielnicowy. Ejże. Ja już lecę. Leć pan. Jeszcze się spotkamy może kiedyś. W Wilowej dzielnicy. Ty jesteś na tyle dorosły człowiek, że mógłbyś to pominąć te sprawy i nie opierdalać za przeproszenie. Zaraz, tylko mnie powiedzieć, ja miałbym wytłumaczył inaczej, tym bardziej, że dziewczyna jest w ciąży, to na co ją denerwuje? To co robimy, chyba robimy dla pieniędzy. O co ci chodzi? Zgoda, to robimy krzywdę ludziom, a nie musisz krzywdy robić mnie. Proszę bardzo, jej co się stanie, to co ja. Co ciebie obchodzą ludzie? Proszę dalej. Proszę tutaj, proszę, tu jest pan prezes. Dzień dobry. Prezesie, tu mam, to są moi znajomi, też chcieli załatwić sprawę właśnie. Jeśli może, jest taka sprawa. Słyszeliśmy, że tu u pana można ewentualnie coś prędzej załatwić z mieszkaniem, bo... Panie usiądzie, proszę. Przysłali ze spółdzielni te papiery nam, na komputer. Ten komputer, nie wiadomo kiedy to się da załatwić w ogóle wszystko i... Myśmy mieszkali w takich strasznych warunkach, że w ogóle pan sobie nie wyobraża. Zgnilizna, wilgoć, wszystko, wie pan.
a z człowiekowi się niedobrze robiło. Przychodził człowiek z roboty, ze ścian leciało, drzwi nie można było w ogóle otworzyć, bo zamarzały. Wody nie było, do ubikacji, ani w ogóle nic nie można było żyć w normalnych warunkach, jak człowiek. Każdemu wolno mieszkać w warunkach takich przyzwoitych, a nie w norze taki, bez żadnych wygód, bez niczego. Tam, gdzie mieszkaliśmy, to nawet nie wiem, czy dziecko by mogło zacząć chodzić, bo przecież to było ile? Metr przestrzeni takiej do chodzenia. Tak, dosyć. Czego państwo powinni się spodziewać ze sługą? Chcielibyśmy jakoś może, czy przyspieszyć, czy jakoś mógłby pan nam pomóc w tym? No, ewentualnie. Jakby była nagła potrzeba, no. Na wstęp będzie to kosztowało w granicach 20 tysięcy złotych. Na razie z 10 tysięcy moglibyśmy panu tylko zapłacić. Więcej nie możemy. Czy mógłby pan na takie ustępstwo pójść? Tak. Z tym, że gdzieś po 2 tygodniach proszę o dodatek. Przydział mieszkania. Tak, proszę to po tygodniu dostarczyć. Tak. Proszę. Wypełnione, podpisane. Z dodatkiem. I ruszamy ze sprawą. Tak? No i to już wypełnić i... Wypełnić. Ja prawie nie obiecuję, że to będzie natychmiast w przeciągu tygodnia, ale w granicach 2 do 3 miesięcy czasu sprawa będzie trwała. Mam nadzieję, że to urządzę. No wie pan, ale to jest na pewno tak w 100% będzie już... załatwione? W 100% to jest 4 miesiące. Rozumie pani. Ile byśmy czekali na mieszkanie? Jak się daje, to się coś dzieje. Na dziko teraz mieszkamy we 3 rodziny z dziećmi, tak się wie pan, męczymy. Dlatego chcielibyśmy tak prędzej trochę. Rozumiałam. Państwo pójdą do sekretariatu, tam państwo płacą pieniążki. Tak dostaną państwo pokwitowanie. Karo, Krystyna. Bądź łaskawa wydać pokwitowanie, odbierając, tak, 10 tysięcy, tak, uszanowanie. Także do widzenia państwu, uszanowanie. Najlepsze. Tak, tak jak myśmy się umówili. Tak, tak. W granicach 10 dni proszę poinformować się przy... Dobrze? Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jestem tam, Jasie. Tak. Proszę ciebie. Tak. Nie przeprowadzaj mnie. Kolasów, że tak się wyrażę. No, dawaj klientów, żeby... Ale to porządni ludzie, może od rodziny wezmą parę złotych. Co? Może od rodziny wezmą parę złotych. Ale żeby im pomóc, przecież poczciwe młode małżeństwo. Pracują oboje ciężko. To jest twoja kochanka? No niech Bóg broni, a dlaczego? No więc o co chodzi? Komu ty chcesz pomagać? Za co? Ja wiem, że my nie... No ale chociaż pogłaskałeś się? No więc o co chodzi? Mecenasie, mecenas jest... No, ale... Przestań mieć jakiekolwiek skrupuły. Nie bądź sierotoman, my ludzie musimy pomóc. Oni są... Jak nie mogą załatwić czegoś... Bądź człowiekiem twardym. Zapomnij o jakichkolwiek skrupulach. Raz na zawsze, absolutnie. Ci interesują cię pieniądze, czy co? Za 3 miesiące dostaję z góry i wybacz mnie. Zgadzasz się? Więcej ci dodam. Wiesz co, jesteś skurwysyn. Dziękuję. Aha, w ten sposób. Okej. Cieba, Skuba. Ciebie. No, ciebie. No, tak. Razem cię. No to chodź. Dobra. Kiedy mam się zgłosić następnym razem? Proszę pana, w granicach tygodnia czasu pan zadzwoni. Pan również od sekretarki. Mamy dzisiaj piątek, pan. Znaczy, że w piątek... Piątek już przyszłego miesiąca, rozumiem. Dobrze. Dziękuję panu serdecznie, ja się tak zgłaszam. Już będziemy mieli... W tej samej godzince, prawda? Tak jest, o tej samej porze, tak jest. Do widzenia panu. To przecież jest podejrzana sprawa.
Nie chciał pokwitowania. Moment, zaraz chwileczkę. Wiesz co to jest? Ucho. Dla mnie? Spóźnienie ucho. Nie przerywaj, no słuchaj. Słuchaj, każdy petent jak przychodzi, to mówi tak. Panie, ja potrzebuję to, a potrzebuję tamto. Kwitki, nie kwitki, to tam. A ten tak. Na gębę? Na gębę? Co z tego wnioskujesz? Ale jak aktor, to nie może być w milicji. No. Słuchaj, jak on pracuje, przykładowo tak, wiesz, nie, może społecznie. Być, może być współpracownikiem. A może. Może bym miał... Panowie, krótko, musimy się szybko stąd zbijać. Bóg mi pana zesłał do pomocy z tą przeprowadzką. Ale widzi pan, jak ja się czuję, muszę troszeczkę odłożyć. A i tam jeszcze też w moim nowym mieszkaniu nie wszystko gotowe. Też jeszcze nie, proszę pana. My to panu tak załatwimy, że wszystko pan. Ma pan jeszcze taki przyjaciół. Pan trochę nie w porę przyszedł, dlatego, bo tata jest chory. Rozumie pan? Proszę panią, pan hrabia, ja panią nie znam. Znam panią jako sąsiadkę tego, ale pan jest jeszcze młodym dzieckiem. Proszę panią, ja z panem hrabią mam bardzo dużo spraw do załatwienia. Ten człowiek nasz uczył, proszę panią, stawiał wybru wszystkiego. Wie pani, nie wiem, czy pan się orientuje, co to jest na przykład. Tak, inteligencja, owszem. Kultura, widzi pani, o to chodzi. Tak tego ja człowieka sprawę, bardzo ale... szanujemy, więc nie umieraj nam, stary. Bo to jesteś nasz hrabia, jeden, który jeszcze został. Proszę pana, bardzo mi przykro, ale naprawdę ta się bardzo źle czuje. Więc może... Dziękuję bardzo. Wdzięcznej pamięci zachowam. Ano widzisz, budowałaś, a teraz zostawiasz i się wyprowadzasz, ale tam przynajmniej byś miała łazienkę, wygódkę, wodę zimną, gorącą, a tu to co masz, straszna podróż. Tu zamykam cię po raz ostatni. Dziękuję ci za wszystko, dom. Chodź, Janeczko, chodź. Dobry rok. Budowałaś, a teraz zostawiasz i przepadło. Byś miała lepsze lokum teraz. Chodź. Chodź, Janeczka, chodź, patrz, nasze autokary stoją. Ładujemy klamoty, jedziemy na nowe lokum. Proszę wychodzić. Chodź, kochana, tu na dusze. Normalnie. O, i pojedziemy sobie na te nowe bloki. Wszystko załatwiamy, pojedziemy. Hop. Tysiąc walecznych opuszcza Warszawę. Szumiała Leszczyna, płakała dziewczyna. Płakała serdecznie, bo chciała koniecznie buzi dać. Stąd do wojska poszedłem w 28 roku. A tutaj to przychodziłem zawsze, wiesz, w te ogrody. Taką miałem blondynę ze Stalowej ulicy. Łeb miała biały, a ślipie czerwone jak królik. W trawę na poleżenie. Wychylić kielicha. A ćwiartkę się wypiło, pogłaskało, poklepało. Buzi, buzi, a to nie wiesz. Młodość, a majtki nie pokrzywy. A ja tam nieraz byłam po kwiaty. A jakbyś mnie spotkała, to byś tak prędko do domu nie wróciła. Nie. Ale jeszcze jeden dom stoi drewniany. A to jest Pekin. Pekin za Kierkutem się nazywa. Przed wojną ja go pamiętam dobrze, bo ja tu przychodziłem do ciotki na Bieruty ulicy. Tam jeszcze mieszkają młodzień. A to ci tu do licha i mieszka w tym Pekinie tutaj, panie. Może ich tam kiedy wykwaterują stąd. Dobrze. Tylko ostrożnie tam z tym się obchodźcie panowie, żebyście to nie zniszczyli.
Dzień dobry, panie hrabio! Dobry! To ja już po córkę pójdę. Do widzenia. Tak. Życie nie jest czymś stałym, jest wiecznym procesem. No to jak się to zasuwaj za mną! No chłopcze, ruszaj, już na nas czas. Biegiem, biegiem, bo nam hrabia ucieknie. No, no wiem, wiem, zawsze wrócę do ciebie, Krysiu. Jedziem na Nową Warszawę. Do widzenia, ciapuś. No, ty by na nie wyszło. Do widzenia, Krysiu. To siadaj, siadaj tutaj, pikołek. Prędko, siadaj. Przegramy komórkowe wygody. Do widzenia, do widzenia. Tutaj Krysiu wyjdziemy, do widzenia. No, ciapuś, idziesz na nowe mieszkanko. Teraz mieszkamy w Brzeską ulica! O, tu się mieszkało pod 11. Widzisz, to mój dom. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. I teraz muszę pryskać z tej Brzeskiej. Janeczko, jak Sobieski depcze Turka! Zobacz! Amerykańskie drapacze chmur. Co ziaba przeskoczy. No, Janeczko, na pożegnanie to dajmy swoje mordy na pocałowanie. Tak jest! A widzisz? Ale będziesz przychodził tu częściej. A ja zawsze do ciebie przyjdę, posiedzimy się, porozmawiamy. Do widzenia, panie hrabio, bo my tutaj skręcamy do naszego bloku. Jedź sobie, hrabio, w swoje hrabiowskie strony, a nas tutaj zostaw. Chłopaki, my w takich blokach, zobaczcie, takie grupecie będziemy tutaj, wiesz, jak my wyglądamy z tym. My trzeba to, wiecie co? Wyrzucić to w cholera. Dawaj, to wszystko, to radę. Ty, bo ty to Ej, jedno krzesło trzeba zostawić. Jedno krzesło trzeba zostawić do stolika. Śmierdzę, to wywalaj. To musi wybrać nowe mieszkanie. Tak. A co? Wiesz, co? Dobra, zostawię. Bardzo trzeba wiedzieć. Dobra. Chcesz spokojnie, nie nerwuj się.
Ale jak ja tu długo spałem. A pani tak majstruje te lalki? A no trzeba pracować, bo inaczej nie będzie wykończonej. A co, mnie pani tak wymajstrowała już też? Tak, podobny pan jest. Podobny, prawda? Pani, no ale po co to? Pani Kondratka, pan może tu zostać, pobyć zna ze mną. O nie, przecież pokój jest wolny. Proszę zamieszkać. Pani Kondratuś... Pan się tylko tak poniewiera tym wszystkim. Dobra, tak dobra. Wchodzi bez niczego. Jestem wolnym. Wyśpi się pan, wypocznie. Pani, ja bardzo przepraszam. Proszę. Wie pani, ja to lubię, wolne życie. Ja wpadnę do pani zawsze, proszę uprzejmie. Proszę, takieśmy ja starzy znajomi. Nie, tak, tak naprawdę ja kochaliśmy się dawniej. Niech pan pobędzie jeszcze tu. Dziękuję, dziękuję. Wy bardzo pani, proszę. Jest. Ja się wpłynę. Dobra, dziękuję, dziękuję. Nie da mi. Proszę. Dzień dobry panu. Czy pan tam nie zauważył taki... Pan Fiku tutaj się też sprowadził. Nie, proszę pana, tu nie damy taki się sprowadzić. Taki pan taki Fiku-Miku, co? Powiedziałam panu, że już, proszę pana, tutaj nie dam to dobrze. A taka grubsza pani, taka fertyczna, to taka prawie jak szafa. Panie, daj mi pan spokój. Panie, nie, ja co powiedziałam panu, że nie dam panu. Daj a mi pan Benek spokój taki tego. Wysoki. Nie, też pan jest, no, no, nie damy się, że powiedziałam, nie dam się lokatorów. Daj mi pan spokój, ja pani, co pan... Przepraszam. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie, do wszystkich tak lokatorów i tak, do pani tak, również, bo odwiedzamy wszystkich, jesteśmy z zakładu usług wnętrzarskich i wykonujemy z różnego zakresu, wie pani, te prace. Parkiety, jeśli chodzi o szlifowanie podłóg, tak, lakierowanie, brożowanie. Dziękuję bardzo, ale ja już mam to wszystko. Uszczelnianie okien taśmą, szpetką metalową, zabezpieczenie przed włamaniem, wie pani, to jest blokada taka wspaniała. Zastanowię pani, a czy pani może zna tutaj pana Fikoła? Nie, niestety nie znam. Bo on tu niedawno się sprowadził, wie pani, z naszej dzielnicy. Nie, taki kędzierzawy, wie pani, nie, pan Fiko, nie zna pani? Nie rzucił mi się w oczy, niestety. Przepraszam nie, bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam. Wyszedłem po to, żeby narobić kilkanaście tysięcy matur, techników, inżynierów i narobiłem to. Artysta, zrozumiałeś mnie? Artysta. Zaangażowałem kupę drukarni, kupę, proszę ciebie, tych, co robi te piosenki. Wszystko poszło, proszę ciebie, w ruch. Ja dałem szczęście ludziom, proszę ciebie, którzy do tej pory egzystują. Zrozum mnie, proszę, są dyrektorami, kierownikami różnych, proszę, zespołów.
To jest ważna właśnie rzecz, tak? Inaczej, tak? To by się poniewierali tak jak ja w tej chwili, zrozum mnie. O. Tak, wyjechali poza granicy. Są, Boże mój, falsyfikato. Tak jak dolary. Przeżyją te wszystkie plany. Cieciu wymyślił. Nie żadne. No jak to nie? Nie. To nie jest nasz życia. Kto nie śmiga? Nocne harce. Na śmieciarce. Śmieciarce? Wszystko już jak potrzeba, wszystko mamy, rozumiesz? Ale po co nam ten pies potrzebny jest? Taki pudel, kundel. Przecież to jest niepotrzebne nam tutaj, w takim mieszkaniu. Ale wyrzuć go, bo zobacz, nie leje mi tutaj, po co mi tu potrzebny jest. No, no tak, no idź. Słuchaj, a czy pani tu nie zna pana Fikowa? Bo też niedawno się sprowadził nie, gdzieś na nie, bardzo mi przykro. Chyba taki kiedyżawy, taki... Niestety, nie zna pani? Nie, nie. A może Benka Kwiaciarza, wie pani, taki wielki dryblas. Też pani nie zna? Nie spotkałam. Jezus, bardzo mi trudno. Przykro. A może, wie pani, no nikogo pani nie zna? No, to przepraszam. Z tych osób, co pan powie. Przepraszam. Większość architektów dzisiaj zdaje się skłamiać ku poglądowi, że nie należy budować wysokich domów mieszkalnych. Z różnych względów, o których może tutaj nie warto mówić. Ze względów psychologicznych, ze względów tak zwanej więzi międzyludzkiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszyscy chyba są zgodni, że w centrach wielkich miast, jakim jest Warszawa, wieżowce muszą powstawać. Dlatego, ma dać Bogu swym łza. La 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 Tak, raz spotkamy się, ja tu jeszcze wiesz, posiedzę, pokiwam sobie. Tak, tak, wiesz, jak ten tata, no, nie, wiesz. Ale ma ziemię jakaś, nie? Nie no, wiesz. No, no to co, kiedy się spotkamy, to pójdziemy sobie. Zrobimy coś fajnego. No wiesz, po tych blokach, nie ma knajp, nie ma gdzie grać. Tak wędrujemy, jak się staci, tataci, rozumiem, wiesz, kocołujemy. Ja też już mi się spieszy na pociąg, też muszę lecić po tym pociągu, żeby coś zarobić, wiesz. Do widzenia. No to cześć. Cześć. Ja tam babkę miałem, Tatarkę, to właściwie jestem potomkiem Dżingis Khana. A za to myślisz, że Tatarzy? No cześć, cześć, Tatarzy. Tatarzy to bitwę pod Grunwaldem prawie wygrali. To wspaniały budynek jest. I panuje tą wysokością swoją. Efektowny jest bardzo. Kolory by się przydały, inne bardziej ciepłe. Za mało jeszcze jest. Jeszcze za mało. Powinniśmy więcej jeszcze budować. Uważam, że jeszcze za niskie są. Podoba mi się. Dlaczego? No, bo jest po prostu ładny. No. Och, to panie, jak najbardziej luksusowe i ładne i urządzone dobrze. Każde miasto w Polsce, nawet najmniejsze, powiatowe, miało ambicje, by w jego centrum powstał chociaż jeden wieżowiec, chociaż jedno wspomnienie Manhattanu. Każda sylweta wielkiego miasta jest między innymi tym pasjonująca, że ilustruje w sobie proces narastania historycznego, przemian i ewolucji architektonicznej, ewolucji w skali, w wielkości miast. Wobec tego nakłada się szereg sylwet na siebie. My mamy pierwszą sylwetę starego miasta, patrząc od strony Pragi. I w moim przekonaniu nie ma nic nieprawidłowego w tym, żeby za tą sylwetą nie pojawiała się nowa sylweta nowoczesnej Warszawy, bo taka jest prawda rozwoju. Przyszłe wieżowce na pewno podkreślą wielkomiejski charakter Warszawy, jeżeli będą tak zgrabne jak ten pierwszy.
szybko wrosną na stałe w jej klimat. A problem, czy budować wysoko, nie ma racji bytu. Budować, ale tak, aby wieżowce były efektem naturalnej ewolucji wielkiego miasta, a nie rezultatem bezładnej zabudowy.